I wtedy nie ukrywam, że przyszło do mnie słowo z psalmu 127. Oto dzieci są darem Pana. I tak sobie pomyślałam, że każde dziecko, które mamy, to nie przypadek. To też nie wynik ludzkiej decyzji, bo wiele par boryka się z wieloma problemami. Ale absolutnie dzieci są Bożym planem i są powierzonym nam darem, który mamy pielęgnować i mamy strzec. I myślę sobie, że temat, o którym chciałam dzisiaj mówić, jest bliski wielu osobom. Myślę, że prawie wszystkim, którzy tutaj siedzą. Bo chciałabym mówić o takiej Bożej ochronie nad naszymi dziećmi i nadziei, że będą one zbawione. Każdy rodzic pragnie, żeby jego dziecko było nie tylko bezpieczne, tak fizycznie, ale też i emocjonalnie. I myślę sobie, że też duchowo, że zależy nam na tym, żebyśmy to nie tylko my podążali za Bogiem, ale również, żeby nasze dzieci podążały razem z nami. I ja nie ukrywam, że Wojtek jest taką osobą, która nigdy nie idzie spać, jeśli jest w domu, jeśli śpi w domu, nie błogosławiąc najpierw dzieci przed snem. I to gdy Nikodem dzisiaj już jest tylko i wyłącznie gościem w naszym domu, Wojtek nigdy nie idzie spać, zanim najpierw z nim nie przeczyta chociaż fragmentu Słowa Bożego i z Idą się nie pomodli. Ja czasem się kąpię do łóżka, Wojtek mówi, no a jak? A Idusia? A jeszcze z nią się pomodlić? Więc on ma ten autorytet ojca i na pewno bardzo, bardzo o to dba. Ja pamiętam, że jak ją urodziłam Nikodema, to koleżanka mnie pytała, i jak? Ja mówię, Boże, ja nie śpię. Ona mówi, nie śpisz, ale wiesz, gdzie jest twoje dziecko. A ja jestem dzisiaj matką nastoletniej córki i też nie śpię, bo ona jest poza domem. I dzisiaj sobie myślę tak, że to, co powiedziała, to jest naprawdę, naprawdę racja i to święta racja. I ja dzisiaj, kiedy Nikodem jest daleko od domu, a Idusia jest cały czas z nami, ona jest takim naszym ukojeniem, ale myślę sobie, że wtedy, kiedy on jest daleko, wtedy, kiedy już nie mamy wpływu na jego wybory, kiedy nie mamy wpływu na ludzi, którzy jego otaczają, ta nasza modlitwa i to powierzanie jego w Bożej ochronie jest bardzo, bardzo ważne. I ja rozmawiając z Bogiem, ostatnio dostałam, no po prostu to dla mnie było olśnienie i takie wybawienie i takie uwolnienie, ponieważ Pismo Święte daje nam wiele przykładów, jak wielka jest moc modlitwy rodzica. I dla mnie takim jednym z najpiękniejszych przykładów jest historia Noego. Bo kiedy Bóg postanowił zasłać potop, aby oczyścić ziemię z nieprawości, wybrał Noego. Mówił, że Noe jest prawy, wierny i sprawiedliwy i znalazł łaskę w jego oczach. I to dzięki swojej wierze nie tylko on sam został ocalony, ale także została ocalona cała jego rodzina. I w księdze czytamy, wszedł więc Noe i jego synowie, i jego żona, i żony jego synów do arki przed wodami potopu. I zwróćmy uwagę, że dzieci Noego zostały uratowane ze względu na jego wiarę, na wiarę ojca. Bo to Noe był tym, który posłuchał Boga. Bo to Noe był tym, który zbudował arkę. I to Noe był tym, który wprowadził na pokład całą swoją rodzinę. I dzieci zostały ocalone nie dlatego, że były sprawiedliwe w oczach Boga, ale dlatego, że to Bóg błogosławił wierność ich ojca. I ten obraz tak bardzo mnie rozczulił, ale z drugiej strony tak bardzo mnie uspokoił i tak bardzo mnie zbudował, że taka wiara i modlitwa, że rodzice mogą być taką duchową arką. Że to my właśnie poprzez naszą wiarę i miłość do Boga możemy przeprowadzać również zbawienie do naszych dzieci. Ja też często czytam sobie ten fragment z Mateusza. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. I dla mnie jest to absolutnie zaproszenie do modlitwy o dzieci. Bo nawet czasami, jeśli wydaje nam się, że nie widzimy natychmiast owoców, to możemy być pewni, że nasza modlitwa ma ogromną moc. I jeszcze Bóg obiecał, że miłosierdzie okazuje aż do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i strzegą moich przekazań. I ta obietnica, której możemy się trzymać, ufając, że nasze dzieci zostają objęte Bożą miłością i ochroną, że nasza modlitwa i nasze świadectwo wiary tak tworzą przestrzeń do Bożego działania. Ja dlatego zachęcam.
robię to, no nie mam, że nieustannie, żebyśmy się nie ustępowali w modlitwie za swoje dzieci, niezależnie od tego, w jakim są wieku, gdzie mieszkają, co przechodzą, niezależnie od tego, jak daleko wydaje nam się, że są od Boga, to pamiętajmy, że Jego ręka czuwa nad nimi i że nasza wiara i trwała modlitwa może być dla nich właśnie tą duchową ranką. Modlę się też bardzo często o to, że wtedy, kiedy przychodzą takie trudne momenty, czy są w jakimś takim trudnym towarzystwie, żeby mieli taką odwagę, żeby zwrócić się do Boga po to, żeby pokierował ich krokami. I tak czasami, tak zwyczajnie po ludzku, wiem, że nie zawsze są sukcesy, że czasami przychodzą zwątpienia, że czasami nie widzimy efektu, że czasami jesteśmy zmęczeni, ale pamiętajmy, że ostatnią rzeczą, która wyrasta na drzewie, jest owoc. I to wdechnie. Brawo, Emila! Ja mówiłam, że to jest mocne wyzwanie dla mnie, tak stanąć i się otworzyć, ponieważ ja się zawsze dobrze czuję sama ze sobą, gdzieś schowana. Więc to jest Wojtek Piepsarz, tak powiem. Na minę. Na minę. Nie. To gdzieś tam zawsze się troszkę zawsze modliłam, kiedy trzeba. Kiedy gdzieś tam czułam, że potrzebuję, że coś się dzieje w moim życiu. A od momentu jakiegoś, nie wiem, no może 2-3 miesiące zaczęłam się modlić rano, zaczęłam się modlić w nocy, jak się przychodzę, wieczorem. Jakby nie jest to tak mocno na głos, tylko to jakby jest we mnie, w sercu. No i widzę, no widzę ogromną zmianę w moim życiu, w życiu moich dzieci, w moim małżeństwie. Także zachęcam po prostu też do tego, żeby się modlić. Modlę się za mojego też Nikodema, bo on zaczął jakby nową drogę w swoim życiu. I tak się wszystko posklejało, że po prostu dostał etat w Świnoujściu, w wojsku. Okazuje się, że jest tam przyjaciółka mojej szwagierki, najwyżej stopniem w wojsku, więc na pewno będzie miał jakąś tam plecy. Że tak powiem, modlę się o Franka, o Natalkę zawsze kiedy tylko po prostu mam wolną chwilę, to nie jakoś specjalnie na głos. Ja się tak modlę w duchu, mam nadzieję, że tam wszystko dociera, gdzie mam dotrzeć. No, przed moimi, że tak powiem, takimi osobistymi rzeczami cały czas generalnie się modlę i jestem tak spokojna. Jestem tak spokojna, po prostu mam w duchu taki spokój przed moimi jakimiś zabiegami, które mnie czekały, które mnie jeszcze pewnie czeka, jakiś tam jedą. Ja naprawdę nie czuję w ogóle jakiegoś lęku. Muszę po prostu modlę. I tak chyba tyle. Doświadczyłaś mocno modlitwy. No chyba tak. No mówię, kiedyś jak gdzieś przychodzi sytuacja, jeśli trzeba modlić, to wiadomo, każdy gdzieś tam jak trwoga do Boga. Ale ja naprawdę zaczęłam, jak się przebudzam w nocy, ja się często przebudzam ostatnio, to po prostu cały czas się modlę, językami się modlę. Więc no zachęcam, bo to naprawdę działa. Mam nadzieję, że w życiu moich dzieci też się to jakoś udzieli i będzie jakiś owoc. Szczególnie Nikodema, bo Nikodem jakiś troszkę jest daleko jak na razie. Zobaczymy. Co to masz? Dziękuję bardzo. Welcome, yes. Przyjdźcie jak w domu, więc nie będę was zapowiadał specjalnie. You feel like at home, so I do not need to do it. No, nie potrzebuję zapowiadania. Praise the Lord. Amen. Let us all stand. Let us all stand. Wszyscy powstańmy. Lift up our hands and give him glory and praise. Podnieśmy swoje ręce i oddajmy Bogu chwałę i cześć i uwielbienie.
Let's give thanks unto the Lord, for He alone is worthy of our praise. Thank you, Father, for the gift of life, for the life that you've given us today. Your word has said that this is the day that you made, and you have made us to be glad and to rejoice in this day. We worship you, mighty Father. We exalt the King of Kings. We lift up your mighty name. That Jesus Christ, the Son of the living God, will be glorified tonight. We thank you, Holy Spirit. Overtake our weakness. Amen. In the presence of the Lord. Once again, I'm delighted to stand before you tonight. I don't take it for granted. I think it's a great privilege to be before you tonight. I nie traktuję tego lekko, ale uważam, że to jest wielki zaszczyt, że mogę tu dzisiaj z wami być tego wieczoru. It is by the mercies of God, not by works of righteousness, lest any man should boast. Jest napisane, że człowiek nie powinien się chlubić, should not boast of. Should, any man should not boast that I am able to do this. W swojej własnej sile, że jest w stanie coś sam zrobić. Amen. Amen. It is by the grace of God. Ale wszystko, co robimy, to dzięki Bożej łasce. Tonight I want to share with you before we pray as a source of inspiration what I would title the prayer of faith. To, o czym chciałbym dzisiaj mówić, żebyśmy się modlili też później, to o modlitwie wiary. The prayer of faith. Modlitwa wiary. Amen. Amen. Help me talk to somebody, tell the person, modlitwa. Powiedz do kogoś obok, modlitwa wiary. Modlitwa wiary. The prayer of faith. I was trying to practice my Polish and it is not. Hallelujah. The book of James, chapter number 5. Księga list Jakuba, rozdział 5. I would like for us to read from verses 13 to 18. Od wersetu 13 do 18. So I would like for her to read it first in Polish. James chapter number 5. Piąty rozdział od 13 do 18. Verse 13 to 18. Od 13 do 18. Cierpi kto między wami, niech się modli. Weseli się kto, niech śpiewa pieśni. Choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu i nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znowu modlił się i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. Hallelujah. And the Bible says that the emphasis is that is there anyone that is sick? Więc Biblia podkreśla to, że jeżeli ktokolwiek jest chory,
Is anyone that is suffering from any kind of affliction? Jeżeli ktokolwiek cierpi z jakiegokolwiek powodu. Now the instruction says, let that person pray. I tu jest instrukcja, niech ta osoba się modli. Is there anybody that is happy? Jeżeli ktoś się cieszy, jest zadowolony. Let him sing song. Niech śpiewa pieśni. And he said, is any sick among you? A potem zapisane, jeżeli jest ktokolwiek chory między wami. Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. And the prayer of faith shall save the sick. A modlitwa płynąca z wiary, z angielskiego modlitwa wiary, uzdrowi chorego. And the Lord will raise him up. I Pan go podniesie. So what is the prayer of faith? Więc co to jest modlitwa wiary? Because when you continue to read that portion of the scripture. Ponieważ kiedy dalej czytasz ten fragment pisma. It talks about Elijah. Jest mowa o Eliaszu. He was an ordinary person. Który był zwyczajną osobą. But he prayed. Ale modlił się. That it should not rain. Żeby nie padało. And the Bible said it did not rain for 3.5 years. I Biblia mówi, że nie padał deszcz przez 3.5 roku. And then he prayed again. I potem znowu się modlił. And it rained. I znowu padał deszcz. So Elijah prayed a prayer of faith. Więc Eliasz modlił się modlitwą wiary. So what is the prayer of faith? Więc co to jest modlitwa wiary? And the Bible says it has the capacity to raise the sick. Więc Biblia mówi, że ona ma moc podnieść chorego. Amen. Amen. The prayer of faith. Modlitwa wiary. Can lock the sky and open it at will. Może zamknąć niebo albo je znowu otworzyć. Elijah was just an ordinary person. A Eliasz był zwykłą osobą. But the Bible says he prayed. Ale Biblia mówi, że modlił się. You know, I had to take time to, you know, make a research on Elijah. Musiałbym, zająłby mi to czasu dużo, żebym zrobił takie studium życia Eliasza. Because in the prophecy he says about 2 seasons of Elijah coming. Elijah will come before the great and the dreadful day of the Lord. Ponieważ Biblia mówi o tym, że będą takie 2 sezony przyjścia Eliasza i że będzie też przyjdzie jakby przed przyjściem, powrotem Jezusa. So Elijah is an important personality in the Bible. Więc Eliasz jest ważną osobą w Biblii. Even when Jesus prayed, Peter had a revelation, say, let's build a tabernacle, one for Moses, one for Elijah, and one for you. Jezus się modlił, to Piotr miał pomysł, budujmy namiot jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. So Elijah occupies a significant place in the scripture. Więc Eliasz pojawia się w takich znaczących momentach w Piśmie Świętym. But very little is known about Elijah. A bardzo niewiele wiemy o Elizeuszu. You will have some people in the Bible will state their genealogy, their family history. Są ludzie, którzy są wymienieni tylko w genealogii. But when it comes to Elijah, there is no genealogy. Ale jeżeli chodzi o Eliasza, nie ma żadnej genealogii. The first time Elijah comes up in the Bible, he's going to the president. Pierwszy raz, kiedy pojawia się w Biblii, to on wtedy wybiera się do prezydenta. The first time Elijah is introduced. Pierwszy raz, kiedy jest wspomniana o Eliaszu. He's in Warsaw. On jest w Warszawie. Going to the president or the prime minister. I jedzie do prezydenta albo do premiera. He had no appointment. On ma spotkanie. He's not popular. Nie jest popularny. And so the Bible says in the book of 1 Kings chapter number 17. Biblia mówi w 1 Kings chapter 17. Pierwsza Królewska, rozdział 17. And it says, and Elijah the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead. Sorry.
Which verse? Eli, 1 Kings chapter number 17. Verse 1. Wtedy Eliasz Tiszbita w Tiszbę w Gileadzie rzekł do Achaba. That's all. The first time he is introduced, his name is Elijah. They're telling he was from, you know, he was a Tishbite. I więc tu jest pierwszy werset, kiedy jest mowa o Eliaszu, to jest tylko napisane, że on był z Tishbe. And he was living in Gilead. I mieszkał w Gileadzie. That's all what we know about this guy. I to wszystko wiemy o tym człowieku. And the first time he goes to the president. I że poszedł do prezydenta. So he's at the gate of the White House. Więc stoi przed Białym Domem. And the security say, excuse me, do you have an appointment? I ochroniarze mówią, przepraszam, ale czy ty byłeś umówiony? He said, I need to talk to the president. A on mówi, ja muszę porozmawiać z prezydentem. He said, what's your name? A on mówi, jak się nazywasz na imię? My name is Elijah the Tishbite. A on mówi, jestem Eliasz Tiszbita. I mean your real name. A oni mówią, mamy na myśli twoje prawdziwe imię. I am Elijah the Tishbite. A on mówi, jestem Elias Tishbite. So I guess that the president is watching on the small screen security cameras. Więc tak sobie wyobrażam, że w tym momencie prezydent patrzy na kamery, jak tam ochroniarze z nim rozmawiają. And he calls to the chief security officer. I zadzwoni do szefa tych ochroniarzy. Because this guy is not properly dressed. Ponieważ ten człowiek nie był właściwie ubrany. So the president calls the chief security officer. Więc dzwoni do szefa tych ochroniarzy. Hello, what's happening there? I pyta, co tam się dzieje? We are sorry, Mr. President, there is this guy that insists he must see you. Przepraszamy, panie prezydencie, ale rozmawiamy tu z człowiekiem, który twierdzi, że ma się z tobą spotkać. Does he has an appointment? A on mówi, czy on był umówiony? So no appointment. Nie, nie ma żadnego umówienia. What is his name? Jak się nazywa? He said his name is Elijah the Tishbite. On mówił, nazywa się Eliasz Tiszbita. And the president, do we have any Tishbite in this nation? A prezydent mówi, czy my mamy tutaj jakiegoś Tiszbita w naszym narodzie? So we never heard of it before. Nie mieliśmy nigdy kogoś takiego. So the president, out of curiosity, więc prezydent z wyniku takiej ciekawości, okay, allow him to come in. Mówi, dobra, pozwólmy mu przejść. And so Elijah walks to the president. Więc Eliasz przychodzi przed prezydenta. He did not do the protocol. Nie zrobił tego zgodnie z protokołem. Because it's supposed to be long live Mr. King. Ponieważ to powinien przyjść, tak, ukłonić się pani. The Bible says when he walked into the presence of the president. Biblia mówi, że kiedy znalazł się w obecności prezydenta, whose name was Ahab, który nazywał się Ahab, he simply said, as the Lord God lives before whom I stand, there shall not be rain until I say so. I on od razu powiedział, jako żyje Pan Bóg Izraela, przed którego obliczem stoję, że nie będzie w tych latach rosy ani deszczu, tylko na moje słowo. The president. A prezydent? He needs help. Powiedział, on naprawdę potrzebuje pomocy. The president said, okay, is this how Tishbite behave? I ten prezydent mówi, zobaczcie, jak ten Tishbita się zachowuje. And he didn't even say goodbye, he walked away. I po prostu nawet się nie pożegnał tylko. That's how the Bible introduced the man Elijah. Więc tak Biblia przedstawia męża Eliasza. Nobody took him serious. Nikt nie traktował go poważnie. But he locked the sky. Ale on zakluczył niebo. And put the key in his pocket. I schował sobie kluczyk do kieszeni. And he said, until I open it. I powiedział, dopóki ja tego nie odkluczę, nie będzie deszczu. And the Bible said for 3.5 years. I Biblia mówi, że przez 3,5 roku did not rain. Nie padał deszcz. So who was Elijah? Więc kim był Eliasz? What kind of prayer did he pray? Jakim rodzajem modlitwy się modlił? One of the things you will notice in that scripture. To, co zauważycie w tym fragmencie. Elijah said, "Before the Lord whom I stand." To zauważycie, że powiedział, jako żyje Pan, przed którym stoję. So the prayer of faith is a prayer that you pray having heard from heaven. Więc modlitwa wiary to jest modlitwa, którą się modlisz, którą słyszysz z nieba. Prayer of faith is not what you do in the
on Monday school of prayer. Modlitwa wiary to nie jest taka modlitwa, którą robisz na poziomie szkoły modlitwy. Because there are two important, you know, teachings of the Bible that is combined into one here. Ponieważ z tym właśnie łączy się wiele różnych nauczeń Biblii w kontekście modlitwy. The Bible says prayer without ceasing. Na przykład Biblia mówi, módlcie się bez ustanku. So prayer is like oxygen. Więc modlitwa jest jak tlen. And the Bible said, for without faith, it is impossible to do business with God. I Biblia mówi, że też bez modlitwy nie można robić żadnych interesów z Bogiem. So when you talk about prayer or faith, więc kiedy mówisz o modlitwie wiary, you're talking about a lifestyle. Mówisz na temat stylu życia. Prayer or faith is not what you do in the church. Modlitwa wiary to nie jest coś tylko, co robisz w kościele. Prayer of faith is a lifestyle that you live. Modlitwa wiary to jest twój styl życia, który masz. You cannot pray and not live your prayer. Nie możesz modlić się i jednocześnie nie żyć tą modlitwą. So when you talk about prayer of faith, więc kiedy mowa jest o modlitwie wiary, it is you living out your prayer. To jest coś, co wychodzi z twojego życia. Ty żyjesz and tą modlitwą. And the Bible says, whatever you ask, believe. I Biblia mówi, że cokolwiek poprosisz, that you have received it. Że to już utrzymałeś. So when I pray, I say I am healed. Modlę, to ja już obogłaszam, I go out and begin to live as I am healed. I oto się modlę, zaczynam chodzić so i zaczynam to wierzyć. Więc modlitwa wiary jest so Elijah was someone that was living out his prayer. Więc Eliasz to był ktoś, kto żył swoją modlitwą. Amen. That's right. It is a prayer that the enemy cannot withstand. I to jest rodzaj modlitwy, którym wróg nie może sobie poradzić. The enemy wants us to live two lifestyles. Bo wróg chce, żebyśmy żyli dwoma rodzajami życia. One in the church. Jedno to jest w kościele. And another one outside the church. A drugie życie poza kościołem. So in the church. Więc w kościele. We are sanctified. Jesteśmy uświęceni. Hallelujah. Hallelujah. But we get outside the church. A kiedy idziemy za kościół? I don't want people to know what I do in the church. A ja nie chcę, żeby ludzie wiedzieli, co ja robię w kościele. I'm going to be living another lifestyle. Ja żyję innym stylem życia. I got to tell somebody. Muszę powiedzieć komuś. If you're going to pray the prayer of faith, jeżeli chcesz się modlić modlitwą wiary, you must have a lifestyle that people will recognize, które ludzie rozpoznają, and they will know what you stand for. I będą wiedzieć, o co chodzi. I have to talk to somebody. Ja to muszę powiedzieć komuś. Prayer of faith, że modlitwa wiary, that will raise the sick, która wzbudza the prayer of faith. Modlitwa wiary, która daje ci możliwość i zdolność, to lock up the heavens, żeby zakończyć niebo, give you the boldness, która daje ci śmiałość, that you can stand before anybody, to możesz stać przed każdym, and declare that Jesus Christ is Lord. I ogłaszać, że Jezus Chrystus jest Panem. That is the lifestyle. To jest that you have only one lifestyle. Która jest tym życia. You are in the church. Jedyny is who you are outside. Grywasz, and you don't care about what. Takim jesteś na zewnątrz. Amen, right. You don't worry. Nie martwisz się. About what people say. O tym, co pomyślą ludzie. Because that's who you are. Ponieważ ty taki jesteś. People know you for who you are. Ludzie cię poznają takiego, jak jesteś. That is the prayer of faith. To jest modlitwa wiary. It is the life that you live. To jest życie, które you don't have one life in the church. No, ty nie masz jednego życia w kościele. Outside the church. I drugiego życia poza kościołem. You are in the church. Dzięki w kościele. To jest to samo, co nie jest poza kościołem. Sometimes I walk in the mall. Czasami idę. I just walking through the shopping mall. Idę sobie przez sklep. And I say hallelujah. I mówię hallelujah. It's crazy. Because of who I am. Ponieważ ja, to jest to, kim jestem. I praise God. Uwielbiam Boga. Other people do other things. I mean, ludzie they are not ashamed. I się nie wstydzą. Jesus told them, Jezus powiedział, whosoever is ashamed of me, że ktokolwiek się będzie mnie wstydził. Before me. Przed człowiekiem. I would be ashamed of that person. Ja będę się wstydził tej osoby. Przed moim Ojcem, który jest w niebie. So if we are going to make a breakthrough, chcemy mieć przełamanie. If we are going to change, chcemy zmiany. This city, to tego we miasta. Have to be real people. Musimy być prawdziwymi ludźmi, którzy tańczą w
dance on the outside. I tańczą na zewnątrz. We sit in the church and sing on the outside. Who do not give a damn for what people think. Because you know who you believe. You know who you serve. You know that your God is real. Somebody say amen. Prayer of faith. Modlitwa wiary. It's a lifestyle. To jest styl życia. People know who I am. Ludzie wiedzą, kim jestem. I met pastor over the weekend. Spotkałem pastora w weekend. We did not plan. Nie planowaliśmy. We didn't. I didn't know. I don't even know the name of the city. Ja nawet nie wiem, jak to było miasto, gdzie byliśmy. I don't know. I couldn't pronounce. I'm still trying to practice the name. Nawet nie potrafię tego powtórzyć, próbowałam to ćwiczyć. Ale tam się spotkaliśmy. There was no arrangement. Nie było to zaplanowane. Friday morning. W piątek rano. I had a phone call. Otrzymałam telefon. And they say, i powiedzieli. Pastor Janusz powiedział. Says, could you join us? Czy możesz dołączyć do nas? In what is the name? Nie wiem sam, nie potrafię. Some city, tam, 2.5 hours away. Dwie godziny stąd jest taka miejscowość, czy możesz tam z nami pojechać? And I say yes. Ja powiedziałem tak. Oh, when now? Yes, we will come. Ja powiedziałem tak, pojedziemy. What is it for? Po co? The gospel. Ewangelia. The pastors are gathering. Tam się spotykają pastorzy. And we would like you to be there. I chcielibyśmy, żebyś też tam był. I said, let us go. A ja powiedziałem, dobrze, jedźmy tam. And we arrived there. Przyjechaliśmy. I went to Thailand. It's a beautiful, you know, country resort. Więc to był piękny taki ośrodek wypoczynkowy. A 4-star hotel. A 4-star. A, 4-gwiazdkowy hotel. Nice, beautiful place. Piękne miejsce. I didn't pay for one cent for it. Jednej złotówki za to nie zapłaciłem. So I went to Pastor Janusz. Więc ja idę do pastora Janusza. And said thank you. I mówię dziękuję. For inviting me. Za to, że mnie zaprosiłeś. Inviting us. Yeah. Yeah, my wife. Nie, nie, nie. Almost forgot. That's why they say us. Tak, yes, us. Yes. And then he said, no, I should thank you. On mówi, nie, to ja ci dziękuję. I said, you should thank me. Ja wiem, nie dziękujesz. What did I do? Co takiego ja zrobiłem? He said, because ponieważ there was a pastor and a wife. Ponieważ był pastor i żona, who were supposed to be here. Którzy mieli tu być. But they are not able to come. Ale nie są w stanie przyjechać. So, but the place has already been paid. A już miejsce było opłacone. And we cannot get a refund. I byśmy nie odzyskali też tych pieniędzy. And he said, who can I call? I wtedy ja powiedziałem, do kogo mogłem zadzwonić? He said, I know it's Michel. Yes, Michel. He never said no. On nigdy nie odmawia na słowo Boże. He said, that's why I called you, because więc zadzwoniłem do ciebie. It could have been wasted. Ponieważ chciałem, by to się zmarnowało. But I know. Ale wiem. Since I met you, od kiedy ciebie spotkałem, you said no, że ty nie odmawiasz, when it comes to the work of God. Jeżeli chodzi o pracę Bożą. Ktoś musi wiedzieć, za czym ty stoisz. The prayer of faith, modlitwa wiary, is a lifestyle. To jest styl życia. It is what you live out. To jest to, czym ty żyjesz. If we are going to take Bytów, jeżeli my chcemy przejąć Bytów, the people in Bytów, ludzie w Bytowie, our family and friends, nasze rodziny i przyjaciele, muszą wiedzieć, we za czym stoimy. My nie będziemy ludźmi w kościele and people on the outside. Ludźmi na zewnątrz. We are going to declare będziemy ogłaszać Bożą chwałę. Jesus taught us. Jezus powiedział, he said, nobody ever light a light. Nikt nie zapala światła. And put it under a cover. I nie stawia go pod when you light a light, right. You put it on the lampstand. Stawiasz je wysoko. We are the light of Bytów. Wy jesteście światło. You are the light of Bytów. Jesteście światło w Bytowie. So you need to let your light shine. Wy musicie pozwolić, so that to światło świeciło. Aby ludzie wiedzieli, że służycie Bogu. When we got to this conference, kiedy my się przyjechaliśmy na tę konferencję, churches,
kościoła, pastorzy. They say we see what is happening in Bitów. Oni chcieli tam mówić, widzimy, co się dzieje w Bitowie. W moim kościele. In Uska. This Thursday we are starting. Te rzeczy, które my zaczęliśmy. Because they saw what was happening in Bitów. Oni chcą zacząć te same rzeczy, które we want to pray like the people in Bitów. I oni powiedzieli mi, chcemy się modlić. But unfortunately, the camera is only facing me now. The camera is only facing me. Kamera pokazuje tylko mnie. So they won't see you. Więc oni nie widzą was. Because you don't want to be seen praying and jumping. Ponieważ nie chcecie być widziani jak. But I want to be seen as the light. Ale ja chcę być widziany. I am the light. Amen. That I am the living God. Amen. I am not ashamed of the gospel. Amen. Of Jesus Christ. For the Bible says it is the power. Ponieważ Biblia mówi, że to jest moc. Of salvation. Moc zbawienia. I am proud to be a Christian. I am not ashamed. Nie wstydzę się. I don't owe anybody. Nikogo. Right. The child of God. Jestem. My bishop. Mój bishop. That's why I'm here. Dlatego tu jestem. I'm not ashamed. Ja się nie wstydzę. Because I love Jesus. Ponieważ kocham Jezusa. I declare the gospel. Ja ogłaszam Ewangelię. I am a preacher. Jestem głoszący. Jesus is real. Jezus jest prawdziwy. I believe in the power of God. Ja wierzę w moc Bożą. He died to save me. On umarł za mnie. He resurrected for my sins. On zmartwychwstał za moje grzechy. Martwych wstał za moje grzechy. On jest realny. And you have been saved. Jeszcze Jezus został uratowany. Został uzdrowiony. Został uzdrowiony. Niech twoje światło świeci. Amen. 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 Modlitwa wiary. It's a lifestyle. To jest styl życia. Amen. Mm-hmm. It's not what you do in the church. To nie jest to, co robisz w kościele. It's a life that you live. To jest życie, które żyjesz. Daily you live your life out. Codziennie żyjesz swoim życiem. Daily you give glory to God. Codziennie oddajesz chwałę Bogu. If God does something for you in the supermarket. Jeżeli coś Bóg robi dla ciebie w supermarkecie. Thank you, Jesus. Dzięki Jezu. I greet people. Ja witam się z ludźmi. And I said, God bless you. I mówię, niech Bóg cię błogosławi. And they're like, a on tak patrzą. God bless me. Who are you? Bóg ma mnie błogosławić, kim ty jesteś? I'm a child of God. Ja jestem dzieckiem Bożym. I carry the blessings of God. Ja noszę błogosławieństwo Boga. That's who you are. To jest to, kim jesteś. So the prayer of faith. Więc modlitwa wiary. Is the lifestyle. To jest styl życia. Elijah appeared. Eliasz pojawił się. Before the president Ahab. Przed prezydentem Ahabem. He said before the Lord whom I stand. Powiedział przed jego szyję Bóg, przed którym stoję. We have to declare boldness. Musimy odważnie ogłaszać to, co Bóg robi. We have been asked. My prosiliśmy. To come to miasto. Zostaliśmy poproszeni, aby przyjechać do miasta. Yes. Yeah. And then we have been asked to come to Czech. Czech. I też zaproszeni do Czeska. Why? Dlaczego? Because of Bitów. Z powodu Bytowa. Bitów is a light. Amen. To other people. Dla innych ludzi. Amen. So why do you want to cover your life? Dlaczego chcesz schować to światło? Why do you want to be robbed? Dlaczego chcesz być okradziony? No, but my church, I have about 12 churches under me. Ja mam około 12 kościołów pod sobą. In the Republic of Congo. W Republice Kongo. I have meetings on them online, but the internet is not always good. Mam z nimi spotkania online, chociaż internet nie zawsze jest dobry. Last time they asked, but we didn't get the prayer point. I ostatnim razem oni prosili mnie, że nie dostaliśmy punktów do modlitwy. Because they are watching. Ponieważ oglądali. For everything that we say. Oglądali wszystko, co my tutaj robimy. Amen. Z Kongo. South Africa. Z południowej Afryce. Czy wy rozumiecie? What God is about to do? Co Bóg chce czynić? Why do you want to, you know, cover your light? Dlaczego tylko chcecie schować swoje światło? Why do you want to restrict yourself? Dlaczego chcecie ograniczyć siebie samego? God is doing something great. Czyni coś wielkiego. Salvation is touching people. Zbawienie dotyka ludzi. Amen. All the way from Bitów. Tylko z Bytowa.
I remember. I pamiętam. When the Bible said, "Oh Bethlehem." You are too small. Jesteś takie małe. You are not a big city. Nie jesteś wielkie miasto, ale z ciebie. Will come the Savior that saves the world. Przyjdzie Zbawiciel, który zbawi świat. Bytów may not be Gdańsk. Bytów może nie Gdańsk. It may not be Kraków. I nie będzie Krakowa. It may not be Warsaw. Nie będzie Warszawą. But that is not what God looks at. Ale to jest nie to, na co Bóg God patrzy. Looks at the heart Bóg patrzy na serca ludzi. Who are the people that are willing? Którzy są ludźmi, którzy chcą. And who are obedient? I którzy są posłuszni. Who are the people who are going to let my light shine? Którzy pozwolą, aby światło świeciło. The reason I came. Powód, dla którego przyszedłem. Because when I come here, I saw your zeal. Dlatego, że kiedy za was spotkałem, zobaczyłem wasze pragnienie. Zobaczyłem wasze pragnienie. I spoke with the pastor. Rozmawiałem z pastorem. I saw his desire. Zobaczyłem jego pragnienie. And I said yes. I powiedziałem tak. I know that God will do something. Wiem, że Bóg będzie coś czynił. Because if you you know, God, the Bible says God will satisfy the desire. Ponieważ Biblia mówi, że Bóg zaspokaja pragnienie serca. Amen. There is a move of God. Jest poruszenie Boże. That is starting in this region. Które się rozpoczyna w tym regionie. And Bytów is an instrument. A Bytów będzie instrumentem. Thank you for two people, three people that dziękuję za dwie, trzy osoby, które klaszczą. God is going to use you. Bóg chce ciebie użyć. The Bible says God is not a respecter of any person. Bóg, Biblia mówi, że Bóg nie ma względu na osobę. Living out the prayer faith means believing God that God has already answered your prayer. Życie modlitwą wiary to jest wiara w to, że Bóg już odpowiedział na twoją modlitwę. You have to believe. Musisz uwierzyć. That God has answered your prayer. Że Bóg już odpowiedział na twoją modlitwę. Why should I believe? Dlaczego miałbym wierzyć? Because the Bible says He said before you call. Ponieważ Biblia mówi, że zanim poproszę. I will answer you. Ja już odpowiem. He said, call upon me. Wołaj do mnie. And I will answer you. A ja odpowiem. God is not a man. Bóg nie jest człowiekiem. He cannot lie. On nie kłamie. So when I call upon God. Więc kiedy ja wołam do Boga. I know He has answered ja me. Ja wiem, że On odpowie. And so what do I do? Więc to, co robię? I begin to walk in the answer. Zaczynam chodzić. I am healed. Jestem uzdrowiony. I am blessed. Jestem błogosławiony. I am the head. Jestem głową. And not the tail. A nie ogonem. No weapon. Żadna broń. Form against me. Przeciwko mnie. Shall prosper. Nie, nic nie if God be for me. Who can be against me? Jeżeli Bóg jest ze mną, to jest me. Przeciwko. That is in me. Jest ten, który jest we mnie. That is in the world. Jest ten, który jest na świecie. I am more than a conqueror. For the Bible says, whatsoever is born of God, overcome the world. I am an overcomer. I am more than a conqueror. So I walk. I walk my talk. I demonstrate my prayer. I did it out by faith. That is a prayer of faith. What the devil wants you to do is to live a double life. Diabeł chce zrobić to, żebyś żył podwójnym życiem. That's what he wants you to do. To chce, abyś robił. Live one in the church. Jedno to w kościele. And then live another life outside. Inne życie poza kościołem. So you are not living out your prayer. Więc nie żyjesz. That's why you don't get results. Dlatego nie otrzymujesz odpowiedzi. He said, when you pray. A jest mowa, kiedy się modlisz. Believe. Wierz w to. Whosoever shall say unto this mountain. Bo ktokolwiek by rzekł do tej góry. Be thou removed. Przesuń się. And be thou cast into the sea. Rzuć się w morze. And shall not doubt. A nie wątpił w serce. But believe. Ale wierzę. That those things which he said. Że to, co powiedział. Has come to pass. Wydarzy się. He will have whosoever shall say. Miałby to, cokolwiek mówi. So how do you demonstrate. Więc jak demonstrujesz. Your faith. Swoją wiarę. By living it out. Przez. By living it out. Przez życie go. Abraham. Abraham. Live out his faith. Żył swoją wiarą. Amen. Abraham lived out his faith. Abraham żył swoją wiarą. And God said to Abraham. I Bóg powiedział do Abrahama. Come out of your country. Wyjdź ze swojego kraju. Come out of your kingdom. Wyjdź z swojego. I will make you great. Ja uczynię ciebie wielkim. Abraham left.
Abraham wyszedł. He start walking. Yes. Where are you going? Gdzie idziesz? I don't know. Nie wiem. But God has told me. Ale Bóg powiedział mi. I believe God. Ja wierzę. Oh, can somebody say amen? Amen. Because it's not until you have it. Ponieważ to nie jest to, co wiesz. It's what you believe. To jest to, o co wiesz. Faith is the substance of the things that you believe. Wiara jest substancją tego, które wierzysz. Więc kiedy modlimy się, wierzymy, że Bóg już odpowiedział, zaczynasz tą modlitwą, budzisz się rano, mówisz, dzięki Ci Jezu, jestem błogosławiony, dzięki Ci Jezu, że mam powodzenie, dziękuję Ci Jezu, że jestem pełen powodzenia, dzięki Ci Jezu, że jestem promowany. I kiedy to mówisz, że cokolwiek Ty powiesz, śmierć i życie są w mocy języka. So Abraham believed God. Więc Abraham wierzył Bogu. He went, he believed God. On wyszedł, wierzył Bogu. It was a prayer of faith. To była modlitwa wiary. He believed God. Wierzył Bogu. His name was Sarai. The name of the wife was Sarai. Imię jego żony było Sarai. Abraham called the wife. I on zawołał żonę. He said, come. Powiedział, chodź. Chodź. You know, God, I believe God. Ja wierzę Bogu. And the wife said, what do you believe God for? A żona powiedziała, ale o co wierzysz Bogu? He said, I believe that you are a mother of many nations. Wierzę, że będziesz matką wielu narodów. So from today, więc od dzisiaj I will change your name. Zmieniam twoje imię. Your name is no longer Sarah. Twoje imię już nie jest Sarai. Your name is Sarah. Twoje imię jest Sarah. Mother of many nations. Matka wielu narodów. Sarah! Sarah! And the people say, a ludzie patrzą. Does he have a child? Czy on ma dziecko? Why not call him as mother of many nations? Dlaczego on ją nazywa matką wielu narodów? Because he was living out the promise. Amen. On już żył obietnicą. He demonstrated his faith. On demonstrował swoją wiarę. Sarah. Sarah. A ludzie. He's calling his wife Sarah. On nazywa swoją. He doesn't even have a cat. Sarę, żonę Sarą, on nawet nie ma kota. Doesn't even have a. What is he Sarah for? Dlaczego nazywają Sarą? 90 years. 90 lat. Sarah. 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 90 years. 90 lat. No child. Bez nie ma dziecka. Barren. Barren, no child. Nie nosi żadnego dziecka. Hallelujah. Amen. But when you believe God. Ale kiedy ty wierzysz w Bogu. For with God. Za to, co dla Boga nic nie jest niemożliwe. Amen. Nic nie jest niemożliwe. It's never too late for God. Nigdy nie jest za późno dla Boga. Never too late. Nigdy nie za późno. The Bible says in the book of Romans, chapter number 4, when you read from verse 16, it said Abraham believed God. Rzymian 4:16 jest napisane, że Abraham uwierzył Bogu i oddał mu chwałę. So when you wake up in the morning prayer, więc kiedy modlimy się rano, Father, I Ojcze, thank you dziękuję Ci for so many children za tak wiele dzieci, that you are giving me, które mi dajesz. I thank you dziękuję Ci, because even my wife, ponieważ nawet moja żona is a mother of many nations, jest matką wielu narodów. I am so blessed. Jestem tak błogosławiony. But there was none. Ale nie było żadnego. But he was living in the house. Ale on tym żył. The Bible said he believed God. Amen. Ja mówię, że on wierzył Bogu. And was giving glory. I oddawał Bogu chwałę. To God. Oddawał Bogu chwałę. But the Bible also said. Ale Biblia również mówi. There is a time. Że jest czas. For everything. Na wszystko. So Abraham believed. Więc Abraham wierzył. He did not know. Nie wiedział. That there was a time. Że jest czas. The Bible says, Biblia mówi, Sarah's womb was dead. Że łono Sary było martwe. Sarah has attended menopause twice. Ona miała dwa razy menopauzę. Scientifically, it's not possible. Z naukowego punktu widzenia to było niemożliwe. She has master's degree in menopause. Ona miała jakby magisterkę w menopauzie. By medical science, it is impossible. Z medycznego punktu widzenia. Zdenia to było niemożliwe. And the Bible also tells us Biblia również mówi nam, that Abraham's body was dead.
że również ciało Abrahama było już obumarłe. There was no energy anymore. Nie było w nim już energii. If you don't understand what I'm saying, ask a pastor after church. Jeżeli nie rozumiecie, o czym mówię, to zapytajcie pastora później po spotkaniu. What the Bible says. Ale co Biblia mówi? There was a time. Że był czas. And when the time came. Kiedy przyszedł czas. Now, if you have parents, jeżeli masz rodziców, or grandparents, lub dziadków, and one is about 90 years old, a jedno ma 90 lat, and the other one is almost 100, a drugie już więcej jeszcze, they don't get to sleep together again. Oni raczej nie śpią razem ze sobą. So Abraham went to his room. Więc Abraham idzie do swojego pokoju. Sarah went to her room. A Sara do swojego pokoju. When the time came. Ale kiedy przyszedł czas. Abraham began to feel some fire. Abraham zaczął czuć jakiś ogień. I'm not going there. Nie, dam ja nie. I don't want any insults this night. Ja nie chcę żadnego zbliżenia tej nocy. How will I go? No. Nie, nie, nie. I'm not going there. I will behave. Będę się zachowywał. But the fire was too much. Ale ogień był zbyt duży. On the other side of the room. A z drugiej strony pokoju. Sarah was feeling nice, sweet sex. Sarah też zaczynała coś czuć. He said, I'm not going to this old man. Nie, ja tam nie będę podchodziła do tego staruszka. I don't want insult. Ja nie chcę żadnego zbliżenia. So, Sarah said, I know I have an idea. A Sara powiedziała, wiesz co, mam pomysł. Let me just go and ask him, did you take your medication for the blood pressure? Did you take your medication for high blood pressure? I ona mówi, czy wziąłeś swoje lekarstwa na wysokie ciśnienie? And Abraham said, let me go and ask him, did you off the stove in the kitchen? A on mówi, a czy ty... Did you off the gas? The gas cooker. A czy ty wyłączyłaś gas w swojej kuchennej? So as they were coming, kiedy przychodzili, Sarah is coming to tell Abraham. A Sara chciała powiedzieć Abrahamowi. Did you take your medication? Czy wziąłeś swoje lekarstwo? For your BP. Na swoje wysokie ciśnienie. And Abraham is going to meet Sarah. A on idzie się spotkać z Sarą. And say. I mówi, did you off the gas? Czy ty wyłączyłaś gaz? No one to burn down this house. Żeby się nie spalił ten dom. They met in the corridor. I wtedy się spotkali w korytarzu. The Bible did not tell us what happened. I Biblia nie mówi nam, co się dalej działo. But I know. Ale to co wiem. That Sarah's stomach began to grow. Ale Sara zaczęła rosnąć. He ate baking powder. What am I telling you? To, co chcę powiedzieć wam. The God you serve, Bóg, któremu służysz, is the God of the impossible. Jest Bogiem, co czyni impossible. It's never too late. No matter what you came to church for. Amen. Bez względu na to, ile no matter what you have believed God for. I bez względu na to, o co wierzysz. It may look like the time has passed. Jakby wyglądało nawet czas. But the prayer of faith. Ale modlitwa wiary. Will raise the sick. Amen. All what you need to do wszystko, co musisz is to live out your prayer. Believe God. Wierzyć Bogu. Trust God. Ufać Bogu. And everything that you request shall come to pass. I wszystko, o co prosisz, wydarzy się. Amen. 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 God is about to change things in Bytów. Bóg chce zmienić rzeczy w Bytowie. He's going to use you. On chce użyć ciebie. There are no angels falling from heaven. God is going to use you. To nie będą aniołowie, którzy przyjdą z nieba. Bóg użyje ciebie. Help me talk to somebody, say it's not late. Ja chcę do kogoś powiedzieć, to nie jest za późno. It's never too late. Nigdy nie jest za późno. Amen. So what do you need? Więc to, czego potrzebujesz. A close. Już kończę. The book of Acts. Dzieje apostolskie. Chapter number 4. Rozdział 4. Verses 29. 29. Acts chapter number 4, verses 29. Because the time is running. Lord Jesus. Acts chapter 4, verse 29. 4:29. And he says in verse 20, and now this is a situation to jest sytuacja, that the apostles,
you know, have begun to experience right from Pentecost the speaking tongues. Zaczęli przeżywać, doświadczać czegoś po tym, jak zaczęli mówić innymi językami. It was whatever they were experiencing was different from what is the normal thing. To, czego doświadczali, było czymś innym niż to, co było wcześniej normalne. In the name of Jesus, people were being healed. W imieniu Jezusa ludzie byli uzdrawiani. They started speaking in tongues. I zaczęli mówić innymi językami. And then the Bible said the Pharisees and they didn't know how to manage. I Biblia mówi, że faryzeusze nie wiedzieli, jak sobie z tym poradzić. So they called them up. They said, stop. Więc zawołali i powiedzieli, przestańcie. This is not how it's supposed to be. Tak nie może być. This is not our style. To nie jest, tak się nie zachowuje. And the Bible said they threatened them. I Biblia mówi, że oni im grozili. But the more they threatened the early church brothers and sisters. Ale czym bardziej oni grozili braciom i siostrom. And that's what we start reading in verse 29. Wtedy czytamy w 29. This was their prayer. To była ich modlitwa. And now, Lord, behold their threatening. A teraz, Panie, spójrz na pogróżkę. And grant us thy servant that with all boldness we may speak the word. I dozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą słowo. Lift up your hands. Podnieście swoje ręce. Lift up your hands. Podnieście swoje ręce. Father, Ojcze, give me the spirit of boldness. Ducha. I need the spirit of boldness. Ducha odwagi. To be able to declare the gospel. I need the spirit of boldness. Ja potrzebuję ducha odwagi. To stand for the truth. Aby stać za prawdą. I need the spirit of boldness. Potrzebuję ducha odwagi. To declare the gospel. Aby ogłaszać Ewangelię. To live out my life. Aby żyć moim życiem. To the glory of God. Father, give me boldness. Open your mouth and give me boldness. In the face of persecution. Jesus Christ is the
same yesterday, is the same today, and is the same forever. Father, I pray in the name of Jesus, let the spirit of holiness fall upon me to be able to declare that Jesus Christ is real, that I am a child of God, that I am a witness of the power of God, I am a witness of salvation that is in Jesus Christ. In the name of Jesus, Holy Spirit, come upon me afresh. Anoint me tonight with the Spirit of God. In the name of Jesus, open your mouth and begin to pray. Open your mouth and begin to pray. I remember, I still remember. Ja ciągle pamiętam. During the school concert. Na przykład w czasie szkolnego koncertu. There used to be a curtain. Była taka zasłona. At the end of the school year. I na koniec roku szkolnego. And then. Can I have some water? Mogę jakiś wodę? Yeah. There used to be a school concert at the end of the term. I było koncert na koniec roku szkolnego.
And every student, każdy student will come and either recite a poem, albo recytował jakiś wiersz, or sing a song, albo śpiewał piosenkę. There used to be a curtain. I była tam pewna ta kurtyna. And my mother was a teacher. A moja mama była nauczycielką. So he prepared me well. Więc dobrze mnie przygotowała. And when it came to my turn, kiedy przyszła moja kolej, the curtain is closed. Kurtyna się zasłoniła. Odsłoniła. We have Michelle. I byłam. I'm hearing my name. I zapowiedziano mnie. He's going to recite a poem. I Bóg ktoś powiedział, teraz Michelle zacytuje wiersz. And they opened the curtain. I odsłonili tę kurtynę. A on zrobił tak. I started crying. Zacząłem płakać. I couldn't stand before people. Nie byłem w stanie stać przed ludźmi. I was very shy. Byłem bardzo nieśmiały. I can do things at the back. Mogłem robić rzeczy. But to stand before people. Ale stać przed ludźmi. But when I got born again. Ale kiedy się narodziłem na nowo. I asked for boldness. Prosiłem o odwagę. Amen. I asked for boldness. Ja miałem odwagę. To be able to declare. Aby być w stanie głosić. Amen. The gospel. Ewangelię. Amen. To wymaga odwagi. Aby demonstrować moc Bożą. To wymaga odwagi. A żeby Piotr spojrzeć na człowieka. Srebra i złota nie mam. Ale mam coś w sobie. W imieniu Jezusa. Powstań i chodź. A ten człowiek od razu się podniósł i zaczął chodzić. To wymaga odwagi. Aby demonstrować Bożą moc. Amen. Możesz być namaszczony ogniem. Ale jeżeli nie masz odwagi, nie położysz rąk na chorych. Jesteś namaszczony. What you need is boldness. A to, czego potrzebujesz, to odwagi. That's when you will experience God. To jest to, co kiedy doświadczasz Boga. Somebody say, I am sick. Ktoś powie, jestem chory. And he said, let me touch him. A ty powiesz, pozwól, że dotknę. In the name of Jesus. Amen. Dotknę uzdrowiony. And you walk away. I wtedy odchodzisz. And the person said, I'm here. A ta osoba powie, jestem uzdrowiony. It takes boldness. To wymaga odwagi. Hallelujah. Hallelujah. He said, grant unto us the spirit of boldness. Więc musimy modlić się o ducha odwagi. That we may speak your word. Tak, abyśmy mogli wypowiadać Twoje słowo. He said, by stretching forth your hand to heal. Gdy ty wyciągniesz rękę, by uzdrawiać, and that signs and wonders may be done by the name of thy holy child Jesus. I aby działy się znaki i cuda przez imię świętego. This place must be a miracle center. Amen. To miejsce będzie centrum cudów. Amen. Ludzie będą przychodzili do tego kościoła i będą uwalniani. Ludzie potrzebują przychodzić, które są uwalniani. And they will start telling other people. I zaczną mówić innym ludziom. They will say, I don't like because they're shouting, they're dancing in that church. I oni będą mówić, że oni tam krzyczą i tańczą w tym kościele. But because of the healing. I nie z tego powodu tam przyszliśmy, ale dlatego, że byłem and when they stand uzdrowiony. Here, kiedy wszedłem tylko, the power of God moc Boża will touch that person. Wszędzie na Państwa!
pamiętaj. It's a prayer of faith. To jest modlitwa wiary. To jest nasz styl życia. It's not stopping here. Nie zatrzymuje się tutaj. That's what we want. Amen. My chcemy tym żyć. Kiedy budzimy się rano, będę się modlił. Ojcze, niech ten kościół będzie centrum cudów. Niech ten kościół będzie kościołem, gdzie Duch Święty wejdzie. I ten kościół będzie kościołem, gdzie moc Boża jest aktualna. Boża obecność jest realna. Niech ten kościół kościołem, sekret tego kościoła, kościoła Bożego, kościoła Jezusa Chrystusa, kościoła, który do nas czuje, że Jezus Chrystus jest ten sam, wczoraj, dzisiaj i na wieki. Ja chcę tego kościoła, ja chcę, Jezus Chrystus, gdzie ludzie będą wiedzieć, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, właśnie z tego Boga. Ja narodziłem się w kościele. I grew up in the church. Ja wzrastałem w kościele. You know, I was telling them yesterday. Ja mówiłem im wczoraj. In Uska. W Ustce. My mother's generation. Pokolenie mojej matki. They were pastors. To byli pastorzy. In the church. W kościele. My father's generation. Mojego ojca pokolenie. Byli pastorami. So wherever I go. Gdziekolwiek szedłem. I was in church. Byłem w kościele. Everywhere I go. Gdziekolwiek poszedłem. They take me to church. Oni brali mnie do kościoła. Point in time, i w pewnym momencie życia zmęczyłam się kościołem, because I see, ponieważ widziałem, ludzie umierali w kościele, the pastor's children, dzieci pastorów stawały się alkoholikami w kościele. And I said to myself, i powiedziałem sobie, is this church, to jest kościół, I see marriages, widziałem małżeństwa, które były while they were still praying, złamane. I said, I want a real church. I powiedziałem, chcę prawdziwego kościoła. I want the real church. Chcę prawdziwego kościoła. I want a church where the power. Chcę kościoła, gdzie jest moc. Amen. Że Bóg jest żywy. Amen. I don't just want to go to another church. Ja nie chcę po prostu chodzić do kolejnego kościoła. I want a church with the power. Chcę kościoła z mocą. I want a church that people experience. Chcę kościoła, gdzie ludzie doświadczą Boga. So when Peter and the apostles were threatened. Więc kiedy Piotr Romi i uczniom zagrożono, they pray for boldness. Oni modlili się o odwagę. They pray that they sign more signs and wonders. I oni modlili się o jeszcze więcej cudów i znaków. Will begin to happen. Żeby się działy te cuda. Look at verse 31. I zobaczcie werset 31. I'm going to let you go. I będę kończył. And when they had prayed, the place was shaken. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce. Where they assembled together. Na którym byli zebrani. And they were filled with the Holy Ghost. I napełnieni zostali wszyscy. And they began to speak the word of God with boldness. Duchem Świętym i głosili z odwagą słowo Boże. Verse 32, and the multitude of them that believed were of one heart. A u wszystkich wierzących było jedno serce. And one soul. I jedna dusza. So what happened? Więc co się wydarzyło? The Bible says they were like one. Biblia mówi, że byli jedno. They stood together. Że stali razem. Amen. And if you read chapter 5. I kiedy czytasz rozdział 5. That was why Ananias and Sapphira died. Dlatego Ananias i Sapphira umarli. Because they tried to come in with deception. Ponieważ próbowali wejść w to z zwiedzeniem. I Boża moc była w kościele. I want the church. Ja chcę kościoła. When people walk in. Którzy, kiedy ludzie wejdą. They declare Jesus. Oni będą ogłaszać, Jezus jest Panem. I have witnessed it. Ja tego doświadczyłem. In our church in South Africa, people walk in. Ja w naszym kościele w południowej Afryce ludzie wchodzili. And they start shouting, I am a witch, I'm a wizard. Na przykład wchodziła i mówiła, jestem czarownicą, jestem
I have voodoo in my house, help me. Ja mam jakieś... I have voodoo in my house. Mam w domu voodoo. Come and help me. Chodź i pomóż mi. It was a daily happening. To było na porządku dziennym. So I'm not asking you for something that has not happened before. Więc ja nie proszę ciebie o coś, czego co nie wydarzyło się już wcześniej. I have witnessed it. Ja jestem świadkiem tych rzeczy. It's just for us. To jest dla nas. That I hear. Tutaj. To say God. Żeby powiedzieć Boże. Daj mi śmiałość. Let me live. Amen. Pozwól mi żyć. My prayer. Moją modlitwą. Let me live a life. Daj mi żyć życie. Takim stylem życia modlitwy wiary. Daj mi odwagę. To tell people, aby mówić ludziom. Jesus is Lord. Jezus jest Panem. Amen. 3 o'clock this afternoon I was witnessing. Dzisiaj o 3 po południu, o 15 głosiłem. One of my students was telling me of a child of another friend that has a child that wants to kill her. Jedna z moich uczennic opowiadała mi o przyjacielu, którego ma, że jej dziecko chce popełnić samobójstwo. And I was telling her that it's not a psychiatric problem. I ja powiedziałam. It's not a problem of madness. I powiedziałam, że tu nie chodzi, to nie jest problem umysłowy. It's not a problem of counseling. To nie jest problem, nie ma potrzeby tutaj doradzania, ale tu jest demoniczna siła. Say, yes, I believe. I ona powiedziała, tak wierzę, że tak jest. My English class. To było na mojej lekcji angielskiego. I have the boldness. Mam śmiałość. To tell you the truth. Powiedzieć prawdę. Need the boldness. Potrzebujesz śmiałości. Amen. W tym kościele. Must be a place of power. Amen. To będzie miejsce mocy. It is not about talking. Tu nie chodzi o mówienie. Just tell people come. Tylko niech ludzie przyjdą. And they step in here. I kiedy wejdą. And the sickness leave them. O choroby będą ich opuszczały. Their problem is solved. Problemy będą rozwiązywane. They are the one telling you. Oni będą tymi, którzy będą mówić. That Jesus is real. Amen. Że Jezus jest prawdziwy. Join your hands together. Złapmy się za ręce. Join your hands together. Złapmy się za ręce. Amen. Join your hands together. Join your hands together. Listen. Join your hands together. Złapmy się wszyscy za ręce. Dobra. Say after me, Father. Ojcze, in the name of Jesus. W imieniu Jezusa. We come into agreement. Przychodzimy w zgodzie. According to the word of God. Zgodnie z Słowem Bożym. The Bible says, że Biblia mówi, that if two or three of us shall agree on anything that we shall ask. Że gdzie dwóch lub trzech zgodzi się odnośnie czegoś, o co proszą. Tonight, dzisiaj, we agree. My zgadzamy się. That Life Church, że Kościół Życie, Bytowie, will be a source of life. Będzie źródłem życia. To every man, dla każdego mężczyzny, to every woman, dla każdej kobiety, to every boy, dla każdego innego, to every girl, dla każdego chłopca i dziewczyny, którzy wejdą do tego zgromadzenia. W imieniu Jezusa. We agree. My zgadzamy się, that this church, że ten Kościół will be a miracle center. Będzie centrum cudów. A place where men and women, miejscem, gdzie mężczyźni i kobiety, young and old, starsi i młodsi, will experience the reality of God's power. Będą doświadczali mocy Bożej obecności. Through the name of Jesus. Przez imię Jezusa. We agree. My zgadzamy się. In the name of Jesus. W imię Jezusa. That this church, ten Kościół, will be a place of miracles. Będzie centrum, miejscem cudów. A supernatural place. Where men and women, gdzie mężczyźni i kobiety, have an encounter with God. Będą mieli spotkanie z Bogiem. We agree. My zgadzamy się. That from today, że od dzisiaj, miracles, cuda, signs, znaki, wonders, i cuda, healing, uzdrowienia, deliverance, uwolnienie, will be our daily experience. Będą naszym codziennym spotkaniem. W imieniu Jezusa. Mówmy się wtedy. Let every person understand what we want to do.
Za prorocze namaszczenie. My dziękujemy Ci za ducha proroczego, za proroczego ducha, za zdolność widzenia w duchu, za zdolność widzenia w duchu, za zdolność widzenia w duchu w imieniu Jezusa, za zdolność widzenia w duchu, że w proroczym autorytecie, że w proroczym namaszczeniu możemy ogłaszać Twoje dzieła, Panie, że możemy w proroczy sposób widzieć to, co Ty nam pokazujesz teraz i możemy wypowiadać to, czy to są słowa, czy są obrazy, które Ty kształtujesz, Duchu Święty. Dzięki Ci za to, niech to będzie uwolnione, niech to będzie uwolnione. My wierzymy, że to są historyczne chwile, że to są zwrotne chwile, że to jest przełomowy moment, haleluja, w imieniu Jezusa. I my wchodzimy w to, my wchodzimy w to, my bierzemy to, Boże, co Ty czynisz. Duchu Boga żywego, my otwieramy się na to, my otwieramy się na to. My nie prześpimy dzięki Twojej łasce tego momentu, ale my będziemy w tym odważny sposób, my porwiemy to. I ja uwalniam w proroczy sposób taką duchową gwałtowność, gwałtowników królestwa, gwałtowników królestwa, porywających to, co jest uwolnione w duchu w imieniu Jezusa. Halleluja! Słucha odwagi, odwaga, 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 odwaga. Ci, którzy z nas byli najbardziej skryci, ci, którzy z nas byli najbardziej wycofani, ja widzę, jak płoną Boży ogień. Halleluja! Płonący ogień, płonący ogień. On nie pozwala ci już po prostu myśleć o opinii innych ludzi. Halleluja! Ale Ty płoniesz, płoniesz z powodu Bożego dotyku, ponieważ dla Ciebie to, co jest najważniejsze, wynieść Ewangelię ognia, wynieść Ewangelię mocy, wynieść Ewangelię krzyża, Ewangelię zmartwychwstania, Ewangelię łaski, Ewangelię dobroci Bożej. Halleluja! O, Rabakata, Ramanamanama, Szakanda, Ramanamanama, Dżania. Niech ten ogień płonie, niech ten ogień płonie, niech płonie, 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 płonie. Ogień, który wyzwala, ogień, który wyzwala, ogień, który wzbudza uczniów, ogień, który wzbudza liderów, ogień, który wzbudza kościoły, nowe wspólnoty, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, nowe grupy domowe, pełne ognia, pełne mocy. Teraz, że wszelka moc okultyzmu, każda moc okultyzmu, każda moc okultyzmu jest złamana, każda moc czarów, ona jest złamana, moc czarów, moc rzucanych uroków, ona jest złamana, moc fałszywych cudów, fałszywych proroctw, ona jest złamana, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, wszystko to, co próbowało fałszywego Chrystusa, jest obrażone.